Z okazji dzisiejszego Bydgoskiego Konwentu Komiksu i Gier oraz faktu, że moim gościem dzisiaj w trakcie pierwszej połowy audycji był Maciej Jasiński, to przygotowałem kolejną rzecz, kolejny komiks, który akurat jeśli już podejmujemy tą tematykę, to trzeba o nim wspomnieć. Przyniosłem do radia album z wydawnictwa Ongryz, który jest to drugi tom cyklu z archiwum Jerzego Wróbleckiego, w którym mamy dwa komiksy Rycerze Prerii oraz Tom Texas. Na początku parę słów o samym autorze. Znaczy, może na początku, dlaczego wziąłem dzisiaj ten komiks? Nie tylko dlatego, że autor związany był z Bydgoszczą, ale również mój dzisiejszy gość Maciej Jasiński był odpowiedzialny za rekonstrukcję graficzną pasków komiksowych, jak również on jest autorem posłowia, które można znaleźć na końcu pierwszego tomu. Z tego posłowia można dowiedzieć się wielu ciekawostek. Ostatecznie również nie będę całego tekstu wam przybliżał, ponieważ powinniście sami, jeśli was to interesuje, sami sięgnąć po ten albumik. Aczkolwiek dowiadujemy się parę ciekawych szczegółów z życia Jerzego Wróblewskiego, moim zdaniem jednego z najwybitniejszych twórców komiksów w historii naszego kraju. Jerzy Wróblewski urodził się 7 sierpnia w 1941 roku w Inowrocławiu. Zmarł 10 sierpnia w 1991 roku. Ale jego praca przez wiele, wiele lat naprawdę może wzbudzić, znaczy nie wzbudzić, ale stworzył naprawdę wiele, wiele niesamowitych rzeczy. Na swoim koncie miał ponad 4000 odcinków komiksowych. Przez 20 lat, w trakcie 20 prawie lat współpracy z Dziennikiem Wieczornym zilustrował blisko 70 historii, które, jak wspomniałem, właśnie łącznie miały ponad 4000 odcinków. To jest naprawdę niesamowita ilość i wielu rysowników nigdy nie dojdzie na dobrą sprawę do takiej imponującej ilości. No, czy oczywiście to nie są zawody, prawda? Tu nie chodzi przecież o to, żeby cisnąć jak najwięcej komiksów w jak najkrótszym czasie, tylko żeby po prostu te komiksy były dobre. Aczkolwiek mamy tutaj również w tym posłowiu przedstawione dwie historie, jakoby rozpoczął Jerzy Wróblewski współpracę z Dziennikiem Wieczornym, który ukazywał się w Bydgoszczy. Można się cofnąć trochę w czasie i została nam przybliżona w ogóle sytuacja, w jaki sposób on współpracował z wydawnictwem, jakie musiał ponieść, że tak powiem, konsekwencje, ponieważ no jednak to była dosyć taka praca, którą musiał cały czas dostarczać te komiksy wręcz z dnia na dzień. Urósł również do rangi takiego miejscowego celebryty, ponieważ był bardzo rozpoznawalny i nawet jako ciekawostkę można tutaj doczytać, że wpuszczali go do PKS-u czy do pociągu, nawet kiedy nie było już po prostu miejsca w środkach komunikacji miejskiej. Także naprawdę coś sympatycznego. I wróćmy teraz do tych albumików z archiwum Jerzego Wróblewskiego. Jeśli słuchaliście audycji podsumowującej rok 2013, to z Sebastianem Frąckiewiczem określiliśmy rok 2013 jako właśnie komiks, jako rok, w którym mieliśmy powrót do korzeni polskiego komiksu. I między innymi mowa była o takiej serii Dawny Komiks Polski, którą wydaje wydawnictwo komiksowe, jak również wydawnictwo Ongryz ze swoim cyklem z archiwum Jerzego Wróblewskiego, które jest po prostu genialnym uzupełnieniem właśnie wcześniej wspomnianego Dawnego Komiksu Polskiego. W pierwszym tomie, który już wam prezentowałem jakoś w grudniu, jeśli dobrze pamiętam, mieliśmy dwa komiksy James Hart oraz Nie z tej ziemi. James Hart, który ukazywał się w 71 roku oraz Nie z tej ziemi z 65 roku. Natomiast dzisiaj chciałbym wam bliżej przedstawić tom drugi z archiwum Jerzego Wróblewskiego, w którym mamy dwa komiksy Tom Texas, który okazywał się od 1 do 29 kwietnia w 1965 roku oraz historia, która zwie się Rycerze Prerii, która ukazywała się na łamach Dziennika Wieczornego 29 kwietnia do
13 lipca w 1965 roku. Oprócz tego albumy zawierają parę rysunków, które były wykorzystywane jako zagadki, jako rozrywka, rysunki satyryczne, ilustracje wykorzystywane w Dzienniku Wieczornym, no, których to ilustracji Jerzy Wróblewski na swoim koncie miał po prostu multum. Również można znaleźć to w tych albumach. A jeśli chodzi o historię, to te dwa komiksy łączy tematyka, ponieważ jak dowiadujemy się z posłowia z tomu pierwszego, w pewnym momencie w Dzienniku Wieczornym drukowano westerny po prostu i no, o tej tematyce są te dwa komiksy. Warto również zaznaczyć, że proces tworzenia takich komiksów do dziennika był trochę inny niż współcześni rysownicy, współcześni twórcy tworzący komiksy. Chodzi mi o to, że często nie było jakiegoś wielkiego ogólnego zarysu historii, tylko scenariusz powstawał z dnia na dzień, że bohaterowie natrafiali na jakąś przeszkodę, mieli jakiś problem, jakieś niebezpieczeństwo. To niebezpieczeństwo, ten problem został zażegnany, po czym pojawiał się kolejny wątek i tak właśnie praktycznie co stronę mamy kolejną drobną przygodę, a wszystko układa się jako zamknięta całość po prostu w zbiór takich przygód, które właśnie mają nasi bohaterowie. Ale okej, po kolei. Tom Texas to jest bardzo niski cowboy, który oczywiście cechuje się tym, że wyróżnia się różnymi umiejętnościami, które są niezbędne, żeby być prawdziwym kowbojem. Już na początku ujeżdża niesfornego konia, ale jednak nie wymienia tego Mustanga na swojego konia Slima, ponieważ no, to jest jego przyjaciel. I trafia na mnóstwo, znaczy nie trafia, ma po prostu mnóstwo przygód. Jego jakby głównym antagonistą, głównym przeciwnikiem jest zły czarny James, na którego ma okazję trafić nieraz w całej tej przygodzie. Również nieodzowny w historiach Toma Texasa jest jego koń Slim, który nawet ratuje go z opresji. Tutaj warto też nadmienić, że jakby w twórczości, przynajmniej w tych dwóch komiksach Jerzego Wróblewskiego, to konie jednak są bardzo ważnymi bohaterami owych historii. Natomiast w Rycerzach Prairie poznajemy już trójkę bohaterów. To jest Petey Glim, który ma konia Thundera. Zostaje on na początku historii oskarżony o zabójstwo burmistrza i z opresji ratuje go Tex Formidable. I to jest o tyle przewrotne, ponieważ jeszcze chwilę wcześniej dwójka bohaterów pojedynkowała się i wydawałoby się, że ten owy Tex będzie jakby takim pierwszym przeciwnikiem naszego głównego bohatera Pita. Później spotykałem jeszcze trzeciego kowboja, który przyłącza się do ich małej drużyny, czyli Jima Plaina. Na swojej drodze również mają mnóstwo przygód, spotykają różnych bohaterów, mają różne problemy. Tutaj ciekawe są przydomki niektórych tych właśnie czarnych charakterów, na przykład Faty Dzieciątko, Pogromca Indian, Rudy Max, tudzież Grim Ptaszyna, Pogromca Meksykanów. Warto również zaznaczyć, że zmienił trochę formę opowiadania historii. Tak jak przy Tomie Texasie można mówić o pełnoprawnym komiksie, takim jaki po prostu znamy, czyli podział na kadry, tekst w dymkach wewnątrz tych kadrów. Tak tutaj mamy jakby podział tekstu i rysunku, gdzie to niczym w historyjkach obrazkowych tekst jest po prostu pod rysunkiem. To jest forma, którą oficjalnie uznajemy oczywiście za komiks. Jeśli byśmy się czepiali jakichś technicznych aspektów, moglibyśmy to nazwać historyjką obrazkową, aczkolwiek podsumowując, historia rycerza że Prairie wygląda w ten sposób, że mamy po prostu paski z rysunkami, na którym jest przedstawione są pewne wydarzenia, po czym pod spodem mamy opis tych wydarzeń plus linia dialogowa i jakby te dwa człony całej historii uzupełniają się i tworzą spójną całość. Coś niesamowitego, ponieważ to są komiksy, które
których nie mieliśmy, do których nie wszyscy mieli dostęp, prawda? Dziennik Wieczorny, lata 60., koniec lat 50., lata 70., no część z was nie było na świecie, mnie nie było na świecie. Nawet jakbym w tamtych czasach był, to ta dystrybucja nie wiem, aczkolwiek wydaje mi się, że ta dystrybucja nie była tak dobra, tak zorganizowana jak w naszych czasach. Także wielki ukłon, wielkie podziękowania dla wydawnictwa Ongryz za to, że teraz w naszych czasach przybliżają twórczość jednego, moim zdaniem, z najwybitniejszych twórców polskiego komiksu, jakim był Jerzy Wróblewski.